To jest podcast wyższych szkół bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Cześć, ja nazywam się Kamil Zieliński. Jestem psychologiem, trenerem biznesu i nauczycielem akademickim Wyższej Szkole Bankowej, a dzisiaj mam olbrzymią przyjemność poprowadzić dla Was podcast na temat zjawiska psychologicznego, które nazywa się. Efekt ślepej plamki. A zaczniemy sobie dosyć niestandardowo, bo pewnie nie spodziewaliście się e, tutaj cytatu z Biblii, bo miało być o psychologii, a tutaj nagle Biblia. Ale zobaczcie, bo zaraz postaram wam się wytłumaczyć, dlaczego właśnie tak będziemy zaczynać. A więc według Biblii podczas kazania na górze Jezus miał powiedzieć, czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo, jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim oku. Obudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. I już wyjaśniam pewne, być może, niezrozumienie, czyli dlaczego zaczynamy od Biblii w podcaście psychologicznym. W podcaście, w którym miało być o zjawiskach psychologicznych. Musicie wiedzieć, że cytat ten doskonale opisuje to, jak funkcjonuje człowiek. Opisuje naszą skłonność do krytykowania innych przy jednoczesnym, totalnym niezauważaniu własnych przywar. I dzisiaj, opowiadając o efekcie ślepej plamki, postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego tak mamy i dlaczego tak postępujemy. Efekt ślepej plamki, czyli z angielskiego The Bias Blind Spot, opisuje naszą tendencję, aby nie zauważać własnych błędów oraz własnych defektów myślenia, ale jednocześnie silnie zwracać uwagę na podobne błędy czy podobne defekty u innych osób, a także mocno je e, przerysowywać. Nazwa tego efektu została zaproponowana przez Emily Pronin. Czyli psycholożkę, a także badaczkę z Princeton University. Według Emily Pronin ludzie mają tendencję, aby twierdzić, że są obiektywni i bezstronni, ale jednocześnie uważając innych za totalnie nieobiektywnych i bardzo mocno stronniczych. Według badaczy, którzy zajmują się efektem ślepej plamki, większość z nas ulega temu efektowi między innymi w prostym badaniu przeprowadzonym na próbie 661 mieszkańców Stanów Zjednoczonych aż ponad 85% ponad 85% uważało siebie za zdecydowanie mniej stronniczych od przeciętnego Amerykanina. Czyli no, sami wiecie skąd tutaj brała się średnia, skoro 85% uważa siebie za mniej stronniczych od średniej. Tylko jedna osoba z całej próby, czyli z 661 e, osób, które brały udział w tym badaniu, uważała siebie za bardziej stronniczą. Reszta natomiast uznawała, że jest stronnicza tak silnie jak pozostali. No i tu trzeba przyznać, że mieli rację. Zdaniem Erin McCormick, czyli badaczki, która zajmuje się właśnie efektem ślepej plamki, e, kiedy lekarz otrzymuje prezent od firmy farmaceutycznej, twierdzi, że ten prezent czy ten podarunek otrzymany od tej firmy w żaden sposób nie wpłynie na jego decyzję, czy będzie, czy nie będzie ten lek przepisywać. Lekarze twierdzą, że przepisują lek ze względu na chorobę pacjenta, ze względu na stan pacjenta, a nie z powodu tego, że otrzymali, czy nie otrzymali prezent od firmy farmaceutycznej. Więc zaprzeczają, aby podarunek od firm produkujących dany lek w jakikolwiek sposób miał wpływać na częstotliwość przepisywania przez nich tego leku. Kiedy jednak zapytać lekarzy, jak według nich w podobnych sytuacjach będą zachowywać się ich koledzy po fachu, to twierdzą oni, że ci koledzy znacznie częściej będą przepisywać ten lek. Ze względu właśnie na prezent, który otrzymali od firmy, która ten lek produkuje. A więc lekarze, oceniając siebie i oceniając innych, stosują zupełnie inne kryteria. A musicie wiedzieć, że nie dotyczy to tylko lekarzy. Dotyczy to nas wszystkich. Czyli to nie lekarze, oceniając siebie i innych, stosują zupełnie inne kryteria, tylko my, ludzie, tak robimy. Jest to immanentna część naszego działania. Ważną rzecz zauważają badacze z Boston University. Twierdzą oni, że ludzie zwykle nie wiedzą w jakim sposób, w jakim stopniu są tendencyjni. Według badaczy z Boston University, zarówno wtedy, kiedy podejmujemy trafne decyzje, jak i w sytuacji, kiedy popełniamy błędy, uważamy siebie za zdecydowanie mniej tendencyjnych, od pozostałych ludzi. Według portalu Nauka w Polsce występowanie efektu ślepiej plamki nie jest, i tu pewnie się zaskoczycie, w żaden sposób zależne od samooceny, poziomu inteligencji, zdolności poznawczych, a także innych cech osobowości. Niewiele tutaj korelacji. Naukowcy twierdzą ponadto, że jest to zjawisko bardzo powszechne, i jest na tyle powszechne, że raczej nie powinno być określane jako mm, takie występujące od czasu do czasu zjawisko, tylko raczej jako porządna stała różnica indywidualna pomiędzy ludźmi. Nazwa efektu, czyli efekt ślepej plamki, nawiązuje oczywiście do plamki ślepej, która znajduje się w oku człowieka. Plamka ślepa to jest obszar siatkówki, który jest w pełni pozbawiony fotoreceptorów. A przez to całkowicie niewrażliwy na światło. Z tego powodu w naszym polu widzenia występują pewne luki. I bardzo podobnie jest z naszym myśleniem. Nasze myślenie też jest pełne luk, też jest pełne dziur. Mamy więc sporą tendencję, aby twierdzić, że nie jesteśmy tendencyjni. No i myślę, że już wiecie, że to nie jest prawda. Bardzo chciałbym. Aby mógł powiedzieć i aby mógł nagrać wam, że spokojnie już sama świadomość tego, że występuje coś takiego jak efekt ślepej plamki, pomaga nam wyeliminować z naszego życia to niezbyt przyjemne zjawisko. No ale tak niestety nie jest. Okazuje się, że niezwykle trudno jest nam ustrzec się przed efektem ślepej plamki. Ponadto osoby, które są silnie podatne na działanie tego zjawiska, zwykle nie są w stanie skorzystać z treningu, które, który miałby w jakiś sposób pomóc im uświadomić sobie, a także poradzić sobie z tą skłonnością. Czyli jest trudno. Ponadto według badaczy osoby, które mają silną tendencję do uważania siebie za mniej stronnicze od innych, zdecydowanie rzadziej będą korzystać z rad ekspertów, swoich przyjaciół, swoich znajomych itd. Dużo częściej będą skłaniać się do podejmowania decyzji indywidualnie i to zdecydowanie częściej nie będą decyzje racjonalne, tylko raczej decyzje mocno emocjonalne, nawykowe, yy, czy będą postępować na jakichś utartych schematach. No jak widzicie, trudna sprawa. Wygląda na to, że z jednej strony efekt ślepej plamki nam szkodzi, a z drugiej strony jest immanentną częścią nas, naszej psychiki, naszego bycia człowiekiem. Po prostu tak podejmujemy decyzje. Ale próbujcie... Nie dać mu się zdominować, pamiętajcie o nim: starajcie się wystrzegać zbyt silnej stronniczości. Ja wiem, że chwilę temu powiedziałem o tym, że sama świadomość niewiele nam daje w tym wypadku, natomiast pamiętajcie, aby podejmując decyzję, przemyśleć, czy przypadkiem nie wpływa na Was efekt ślepej plamki i starajcie się podejmować decyzje racjonalne. W jaki sposób wykluczające zbyt silną stronniczość. Pamiętajcie również, jak to mawiają klasycy z YouTube'a, czyli Włodek Markowicz i Karol Paciorek, których serdecznie pozdrawiam i których dużym fanem jestem, że najlepiej być i na zawsze pozostać lekko stronniczy. Zawsze chciałem to powiedzieć. Zapraszam na kolejne nagrania.